Wznawiam obrady. Proszę, proszę Państwa, macie Państwo przed sobą uchwały. Uchwały 311, to jest uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łagiewniki. Zarząd zgłasza w formie autopoprawek rozpisanych na 8 paragrafów. Ja pozwolę sobie, ponieważ nie będę czytał całych sformułowań, tylko przeczytam po jednym zdaniu dotyczącym konkretnego paragrafu. Pierwszy paragraf, utrzymanie zabudowy niskiego i charakteru budownictwa jednorodzinnego z zakazem budownictwa wielorodzinnego szeregowego lub wysokiego. Wspominamy tu, że wnioskowaliśmy o Łagiewniki, mając na uwadze przede wszystkim ochronę tego obszaru o budownictwie jednorodzinnym. W kolejnym paragrafie powtórzone jest to utrzymanie dla obszaru charakteru zabudowy niskiej o małej intensywności. Paragraf 3. Zmiany funkcji obszaru U9 na MMU, czyli czyste usługówki na mieszkanie z usługówką. Paragraf 4. Zmiana funkcji obszaru U10 na MMU. Jest po lewej stronie. Po lewej stronie Państwo macie planszę, gdzie można się zapoznać z tymi symbolami. Paragraf 5. Zmiany funkcji części obszaru U8 obowiązują w planie istniejącą niską zabudowę na MMU. Połączenie ulicy Przytorze zlokalizowanej aktualnie na obszarze kolejowym, to są symbole, z ulicą Fredry. Poprzez albo obszar, albo po granicy obszaru aktualnie zaliczanego jako obszar z funkcją usługową. Kolejny paragraf 7.